Audycja zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani obrazy są raczej pytaniami czy stwierdzeniami? Myślę, że jednym i drugim, że pytaniami. Trudne. Chyba bardziej pytaniami. To jest raczej poszukiwanie. Poszukiwanie może wynika też przede wszystkim z tego, co widzimy ostatecznie, ale i też przez to, jak moja praca wygląda, ile razy dana rzecz jest przetwarzana. Więc to jest ciągłe poszukiwanie. Więc też pytanie ode mnie do siebie, kiedy jest ta odpowiedź? Nie, może tak trochę na okrętkę, naokoło. Do tego przerabiania prac i do tego, że one są w procesie, bo to nawet tytuł jednej z Pani wystaw, tak, tak. To jeszcze do tego wrócimy, ale oglądając Pani obrazy, zastanawiałam się, jak je zdefiniować, bo nie są to obrazy realistyczne, nie są to obrazy symboliczne, jakieś znamiona abstrakcji posiadają, ale gdybym miała jakąś kategorię przydać tym obrazom, czy jakoś je zdefiniować, to nazwałabym to malarstwem metafizycznym. Mam wrażenie, że tworzy Pani formę, szuka Pani formy, szuka Pani tej istoty i jest coś tak, z tak, tego? Tak, myślę, że jest bardzo trafne to określenie, bo nawet sama często taką kategorią dla mnie tego, kiedy obraz jest skończony, jest to, jak ja się z nim czuję. I muszę się z nim czuć w harmonii, też on musi mnie jakoś odprężać, muszę lubić z nim przebywać. I to jest właśnie też chyba takie troszeczkę związane może z takim japońskim myśleniem o sztuce, taką myślą japońską właśnie. Może nie chcę tutaj się też wgłębiać w to, bo nie jestem absolutnie kompetentna do tego, żeby tutaj filozofię japońską teraz rozkładać na czynniki pierwsze. Aczkolwiek na pewno chodzi o to czucie się w przestrzeni tych obrazów i lubię zarówno, no ja się czuć z nimi dobrze, ale też właśnie lubię, jak jest taki odbiór właśnie, że jest ten komfort i ten taki, wydaje mi się, że takie odcięcie się od bodźców, od zewnętrza. Bo mam wrażenie, że jakby porusza się Pani w sferze tego, co widzialne i co niewidzialne, prawda? Zdecydowanie. Szuka Pani swojej formy, ale też nie wiem, czy to jest uprawnione, że tworzy Pani swoje symbole. Też zdecydowanie w tej kategorii, jak Pani powiedziała, widzialne i niewidzialne, myślę, że też sama forma tego, jak powstają te obrazy, bo to, co widzimy na powierzchni, to jest tylko jakiś procent tego, co dzieje się też z tyłu. Bo ja bardzo często obrazy maluję z dwóch stron. No zdecydowanie z tyłu jest tam naładowanie duże. No, nie chcę tego może pokazywać, może to jest trochę taka tajemnica, a może kiedyś pojawi się jakaś wystawa, na której będzie widzialne to z przodu i to z tyłu. Ale też wydaje mi się, że ja bardzo lubię, jak jest taka czysta przestrzeń, żeby poczuć pojedynczy ślad, pojedyncze jakieś linie, no właściwie to, co jest istotne w języku plastycznym. Linia, plama. Często jest tak, że dotykam koloru, w sensie zaczynam obraz i on jest kolorowy po prostu, mówiąc kolokwialnie,
Ale ja się właśnie później nie czuję z tym może komfortowo i odejmuję, aż w końcu pozostaje trochę to, z czym czuję się dobrze. I ten kolor się gdzieś pojawia momentami, bo nawet gdzieś tam w poprzednich pracach i na wystawach gdzieś jest tak może w cudzysłowie przemycony, ale jest to zdecydowanie taki kolor, z którym, no, który po prostu no, ja czuję się z nim dobrze. Więc można powiedzieć, że tutaj jest dużo koloru. Tak mi się wydaje, no ale też pytanie, czym jest kolor? No, to też są kolory. Lubi Pani, zresztą sama Pani o tym mówiła w którymś z wywiadów, że usuwa wszystko to, co zbędne. Tak, tak. Ale jak to jest w trakcie tworzenia, że na obrazie pojawia się więcej rzeczy i Pani je po prostu sukcesywnie usuwa? To właściwie wzięło się od momentu gdzieś studiów. Trafiłam do pracowni profesora Ostrogórskiego. Później profesor Gliszczyński prowadził tę pracownię i to było zupełnie, po poprzedniej pracowni podstaw, totalnie, wydaje mi się, że rzucenie się na inny wir twórczości, w sensie takie myślenie o malarstwie troszeczkę w inny sposób niż tylko przedstawienie tego, co widzę. Gdzieś był to dość spory wysiłek intelektualny i takie drążenie też nie tylko po prostu w tym, co ręce i oczy mogą wytworzyć. I powstał wtedy dyplom, który był wtedy już zszywany z różnych zbieranych materiałów, które miały ślady jakiejś uczty. To były właściwie tekstylia związane właśnie z obrusem, z kuchnią, z jedzeniem. Ja to zszywałam i to było takie bardzo mocno naładowane. Ten dyplom po prostu był, tam można powiedzieć, że było bardzo dużo koloru. Ale on był po prostu taki, no myślę, że ciężki. I wtedy, nie wiem jak to się stało, po prostu skończyłam studia i siadłam w tej pracowni sama. I jakoś zaczęłam po prostu odejmować się, po prostu przebywałam z tym dyplomem i tak sukcesywnie odejmowałam z tych prac pojedyncze elementy, aż gdzieś tam doszłam, pamiętam, do takiego obrazu, który przedstawiał jedną linię. No i myślę, że długo oswajałam się z tym, żeby czuć się z tym dobrze, ale gdzieś to był na tyle długi, powolny proces, że wydaje mi się, że to było naturalne, że to nie było tak po prostu, że nagle odcięłam wszystko i teraz nadrobiłam minimalizm czy coś. No nie, nie, zdecydowanie nie. Te obrazy, które tutaj widzimy, no to jest wiadomo jakiś malutki procent, ale tych obrazów powstaje dużo, dużo więcej, tylko po prostu ja na dwa udane obrazy jest 5 nieudanych i po prostu są wyrzucone do, no w cudzysłowie do śmieci, bo ja później je przetwarzam. Wszystkie te właśnie, gdzie tutaj jakaś struktura jest wyprana, czy właśnie tak jak tutaj, to są po prostu poprzednie obrazy, też sprzed wielu lat. One są przetwarzane właściwie w nieskończoność. I nawet tytuł wystawy w procesie. Tak, tak. I mówi Pani to, że to nie do końca wiadomo, czy to jest początek, czy koniec, prawda? Tak. Bo tak. Być może to jest jakby nowa droga. Tak, też ja na przykład podchodzę do twórczości w taki sposób, że nie lubię bardzo, no myślę, że większość twórców tak ma, że żeby nie powtarzać też siebie, nie kopiować, więc ja zawsze jak jakiś obraz powstanie, bo głównie tworzę obrazy i uznam, że jest okej, to staram się wyciągnąć jakieś wnioski z tego obrazu i też zawsze też na uczelni w ogóle studentom tak mówię, ale żeby wyciągać wnioski i po prostu ulepszać albo właśnie może to, co było zbędne, odjąć, albo może nadać jakiś nowy sens, więc to jest właściwie z każdym obrazem, on to taki trochę nieskończoność jest, taki Matrix.
Ale one też jakby są w pewnych konfiguracjach, prawda? W pewnych cyklach. Tak, są właściwie tak niedawno, no bo ja właściwie tworzę główny jeden cykl od właściwie, nie wiem, 6 lat. On jest otwarty. To jest właśnie jak poradzić sobie z nadmiarem. I myślę, że on po prostu trafnie, chyba nie trzeba nawet opisu jakiegoś dodawać do tego, bo wydaje mi się, że gdzieś to współgra z tym, co widzimy, właśnie ten tytuł, że pojedyncze obrazy nie muszą być tytułowane już tak naprawdę. Ale ostatnio tak, jak przeglądałam wszystkie prace właśnie przygotowując się do wystawy, to wydaje mi się, że są jednak 3 cykle. Jest też taki cykl właśnie z czerniami, który jest zupełnie czymś innym i też nie jest szywany, nie jest przetwarzany, jest po prostu zwyczajnie namalowanym obrazem na płótnie. I jakby pani nazwała te z czerniami? Nie wiem. Nie ma takiej próbowałam potrzeby? Próbowałam się zastanowić, ale wszystko wydaje mi się tak nie... Jakoś tak nie znajduję słowa, które byłoby odpowiednio szerokie i pojemne. Albo nie spłycało trochę też tej myśli, ale to... Bo to też jest pułapka, prawda? No właśnie, bo to można bardzo ograniczyć, tak. I nadać już tylko jedną możliwość interpretacji, sens i tak dalej. No i właśnie gdzieś tam z tą czernią, no to też jest takie, ja w ogóle jestem trochę... maniakalnie poszukuję takiej czerni, która będzie tym ideałem i wiem, że taka istnieje, ale niestety nie mamy do niej dostępu. Mówię o Vantablack. Więc gdzieś tam sobie znalazłam substytut troszeczkę może tej czerni. No ona jest na pewno fascynująca, jest totalnie wciągająca i ja też tak mam, że nie wiem, czy to jest kwestia mojej wrażliwości, czy po prostu, no może tak mam, ale ja potrafię wpatrywać się na przykład w jakąś plamę bardzo długo i po prostu z niej czerpać. I ona jest, nie wiem, jakoś tak energetyczna jest. I tak właśnie mam z tą czernią, że jest po prostu namalowane jakieś koło, linia i nie wiem, po prostu jest totalne. Zadaję sobie ciągle pytanie o, wiadomo, o to, po co się coś robi. I to są ciągłe pytania i właściwie brak odpowiedzi, albo wydaje się, że już ta odpowiedź jest blisko, później znowu pojawiają się kolejne pytania i wydaje mi się, że to jest takie nieustanne gonienie, po prostu gonienie za odpowiedzią. To już taki los artystów, ale że na przykład nie artysta patrzy, myśli sobie defekt, prawda? Skaza, coś złego. Tak. Patrzy artysta i dostrzega w tym jakieś piękno. No właśnie, zależy. No tak, zależy kto, jakie ma podejście właśnie do tej pracy twórczej. Mój charakter taki mocno pedantyczny, myślę, że nie pozwala na to, żeby to był taki totalny przypadek i chaos. I nie umiem tak pracować i nawet jedna taka, ja nie wiem, czy już nie zbaczam z tematu, ale może taka dygresja właśnie a propos, jak na przykład konstruuję wystawy i ostatnio była taka wystawa w galerii Wydziału Grafiki na Chlebnickiej, gdzie pierwszy raz od 7 lat takiego robienia wystaw na serio zmierzyłam się właściwie z materiałem, który nie był przygotowany pod konkretną przestrzeń. I dla mnie to było takie... Nie wiedziałam trochę, jak to ugryźć. I później to trochę przekułam w to, że to może być powodem do zrobienia wystawy tak naprawdę, zmierzenie się. I to też było o tym błędzie i tym takim graniem z odbiorcą, że może coś, co dla mnie jest błędem, wcale dla odbiorcy błędem nie jest. Coś, co nie wiem, z mojej strefy komfortu ja wykraczam, to dla kogoś to będzie po prostu czymś zwyczajnym takim. Tak. Nie wiem, czy w ogóle odpowiedziałam na to pytanie, rozwlokłam trochę. Ale też jakby dotyka pani tego, co chyba jest bardzo ważne w przypadku obrazów i ich pokazywania czy oglądania,
bo powiedziała Pani o przestrzeni, prawda, w której się taki obraz umieszcza. Tak, to jest bardzo istotne. No właśnie. Czy jest tak, że na przykład jest komfortowo wielka przestrzeń, tak? I jest zbudowana ta wystawa w taki, a nie inny sposób, w sposób przemyślany i celowy, że mimo wszystko w jakiś sposób może to Panią jeszcze zaskoczyć? Tak, tak. I miałam tak z wystawą w Mlecznym Piotrze, w WL4. Doskonale wiedziałam, jak ta przestrzeń wygląda. Ale długo, długo, bardzo długo zastanawiałam się, co właściwie tam zrobić i tam też pojawił się przypadek, bo miałam w zamyśle instalację taką świetlną, tam był obraz i po prostu zabawa światłem. I właściwie miałam taką folię złotą, która miała odbijać, myślałam, że będzie odbijała coś jak lustro. No niestety, no, zaskoczyło mnie to, że to przestrzeń stoczniowa niekoniecznie jest taka idealna, jak sobie wymyślimy, więc przyniosłam, pamiętam, tą folię, no i ona kompletnie wyglądała nie tak, jak miała wyglądać, ale no tak okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że wyglądało to zdecydowanie dużo lepiej i to właściwie było przyczyną do tego, że ta przestrzeń jest tak nieidealna, do tego, żeby stworzyć coś i zaczęło się od tej instalacji. No i później do tej instalacji troszeczkę dobudowane coś dalej. Ja też lubię takie minimalistyczne wystawy, takie, które, gdzie to dzieło ma bardzo dużo powietrza, gdzie niekoniecznie robimy z tego taki salon, każda ściana zapełniona, chociaż w takich wystawach też wiadomo biorę udział i też takie tworzę. Ale to jest ciekawe, bo Pani szuka w sobie i to widać, ale też jest Pani niezwykle uważna i spostrzegawcza, jeśli chodzi o to, co jest na zewnątrz. Na zewnątrz. Zdecydowanie. Ja w ogóle, to też tak zabrzmi po prostu, no to tak zwyczajnie, ale to wszystko jest zwyczajne. Wszystko jest inspirujące. Tak naprawdę wyjście na zewnątrz, popatrzenie na styk, nie wiem, morza z niebem jest kompletnym obrazem, nie wiem, spojrzenie w górę jest obrazem, spojrzenie na elewację jakiegoś budynku, ile tam się dzieje kolorów, na brudną podłogę. Także wydaje mi się, że wszędzie gdzieś są obrazy, tylko pytanie, jak my na to patrzymy, czy my to zauważamy. Są tacy odbiorcy i nie chcę tutaj generalizować i rozgraniczać, czy ktoś jest bardziej przygotowany do odbioru sztuki, czy nie, bo to nie o to chodzi, bo to jest raczej demokratyczna sprawa, ale często ludzie boją się tego typu obrazów, że one są trudne, że właściwie nie wiadomo trochę o co chodzi i że może przeintelektualizowane, czy coś w tym stylu, a wydaje mi się, że to jest kwestia tego, co my wiemy, z jakim nastawieniem podchodzimy, bo często, no szczególnie gdzieś tam przy jakimś takim rodzinnym stole, gdzie też no nie do końca może moi rodzice czasem wiedzą, o co mi chodzi i takim prosto tłumaczę, że przecież jak patrzą na właśnie na niebo, no to jest totalnie abstrakcyjna przestrzeń, tylko po prostu my wiemy, że to jest to, więc można też chyba spróbować z taką czystym umysłem podejść do tego i nawet zwykła zabawa, bo nie wiem, wyobrazić sobie, że to coś może przypominać, że nie ma złej drogi. A gdyby miała Pani rozwinąć zdanie zaczynające się od słowa sztuka? Sztuka. Sztuka jest... jest taką dziedziną, która jest przypisana na pewno człowiekowi, która jest demokratyczna, a przynajmniej powinna być. Wydaje mi się, że... Kurczę, to jest trudne pytanie. Takie wbrew pozorom proste hasło, ale przez swój filtr przełożone. A gdyby w jednym zdaniu? Sztuka? Chciałam powiedzieć, że jest przejawem ludzkiej jakiejś wrażliwości, ale nie, bo patrząc, jak potrafię się zachwycić na przykład tym, co nie jest stworzone przez człowieka,
tylko przez naturę na przykład, to wydaje mi się, że to też jest sztuka. Sztuka jest wolnością, jest pięknem, jest jest życiem. Audycja zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.